Proszę pana, gratuluję panu oczywiście dwóch Fryderyków tegorocznych. Proszę powiedzieć, w jakich dziedzinach pan otrzymał, pan i pana zespół otrzymał nagrody? Jakie? Jakie co? Bo nie słyszałem. Jeszcze raz powtórzę. Proszę pana, pan i pana zespół otrzymaliście dwa Fryderyki. W jakich dziedzinach muzyki poważnej? Mój zespół otrzymał Fryderyka w kategorii muzyka churalna i oratoryjna. To Fryderyk za płytę Musica Celestis, płytę DVD, którą zrealizowaliśmy w kościele ewangelickim w Warszawie z muzyką polską i zagraniczną, między innymi z mszą jazzową Boba Chilcota. Polecam państwu tą płytę. A ja dostałem jako kompozytor w kategorii muzyka współczesna tą wspaniałą nagrodę za płytę Symphony of Providence, czyli Symfonia o Opatrzności. To jest taki dosyć pokaźnych rozmiarów utwór, który był pisany przez 10 lat. I nagranie telewizyjne zostało zrealizowane przez TVP Kultura, a wykonawcami byli soliści, chór i orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Proszę powiedzieć, czy dla pana było zaskoczenie otrzymanie właśnie Fryderyka przez pana, jak również przez pana zespół? Znaczy, nieskromnie mówiąc, myśmy otrzymywali już te nagrody kilkakrotnie, zarówno mój zespół, jak i ja jako kompozytor, ale jest to zawsze duża niespodzianka, dlatego że nie znamy wyników aż do samego końca. I no, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali głosy. No, parę osób to musiało być. Sam bym na siebie nie zagłosował i chyba samemu by mi się nie udało. I ostatnie pytanie, proszę powiedzieć, czy muzyka sakralna w obecnych czasach rozwija się? Ja robię wszystko, żeby muzyka sakralna się rozwijała, zarówno jako kompozytor, jak i dyrygent chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, który prowadzę już od prawie 15 lat. Wierzę w to, że muzyka sakralna jest potrzebna ludziom, że stanowi pewną odskocznię w stosunku do tego takiego szybkiego życia, jakie prowadzimy, życia bez refleksji, bez czasu na zastanowienie się, a muzyka sakralna daje właśnie tę możliwość, potrafi nieraz zatrzymać czas albo ten czas rozciągnąć, i czas, którego nie mamy. I poproszę jeszcze o dane dla montażysty, jak pana podpisać, imię, nazwisko, kompozytor oczywiście i nazwa chóru. Chór Katedry Warszawsko-Praskiej, Muzyka Sakra, profesor Paweł Łukaszewski, kompozytor. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.